Państwo przyszli na wykład z autoimmunologii, tak? Rozumiem. Tak trochę żartów na początku, bo i tak musimy poczekać na tych, którzy no właśnie, tak tyle energii włożyli w śpiewanie, ja też włożyłem, że potrzebują chwilę przerwy. Całe szczęście, że w naszej wspólnocie między tym czasem muzycznym, który nazywamy muzycznymi klimatami nieba, jest trochę przerwy. A tak też sobie pomyślałem, czy w ogóle jeszcze wykład jest potrzebny po tak wspaniałej muzyce i tak wspaniałych treściach, tak? O Bożej miłości, no ale może spróbujmy, może się przyda. Szkoda, że Państwo tego nie widzą, tego tłumu, który tutaj jeszcze idzie w naszą stronę. Także no, poczekamy chwilę. Tak. Na świecie funkcjonuje pewien mechanizm, imperialny mechanizm. Jest imperium i są kraje, które starają się wyzwolić spod imperium, nie dać się wykorzystać przez imperium. I ten mechanizm widoczny jest w wielu miejscach świata. Różne regiony mają swoje imperia i kraje, które starają się nie być wykorzystane. Pewien człowiek pomyślał sobie, że ma dosyć życia w kraju, który stara się wyzwolić spod imperium z kiepskim skutkiem. Wybywa stąd, wyjeżdża, sam stanie się obywatelem imperium. Co pomyślał, to też zrobił. Wyemigrował do imperium, tego podobno najlepszego za ocean. Zdobył obywatelstwo, nowy hymn, nowe muzea do zwiedzania. Ale wtedy zaczęło docierać do niego, że znajduje się pod jeszcze okrutniejszym imperium niż to, od którego uciekł. I że od tego imperium nie da się wyemigrować, bo jest w nim i niweczy jego nadzieję. Jest coś takiego, co Biblia nazywa starą naturą człowieka. Siła, która jest w nas, ale działa jakby przeciwko nam, przeciwko naszej woli, naszym nadziejom. Coś takiego, że człowiek chce dobrze, obiecuje, ale ostatecznie robi odwrotnie. Taka wewnętrzna walka. Rozpoznajemy tutaj w naszych własnych doświadczeniach te problemy. Czy jest na to jakiś sposób? Stąd tytuł tej prezentacji: Jak nie być wrogiem samego siebie? Odpowiedzi szukamy w kolejnym odcinku Listu do Rzymian. I oto pierwsza część. Na czym więc polega wyższość Żyda i jaki pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Najpierw ten, że zostały im powierzone słowa Boże. Bo i cóż, jeśli niektórzy stali się niewierni, czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Imperium, które jest w nas, które podbija nas w niewolę, ograbia z tego, co nam się marzy. Pewnemu chłopakowi i jego dziewczynie wpadło w ręce sporo pieniędzy, dzięki którym poczuli się wolni. Gdzie nie pojadą i czego nie zrobią, już jutro
marzyli o wspaniałych miejscach, wspaniałych rzeczach. Jednak coś kazało im najpierw za te pieniądze kupić strzykawkę i jej zawartość. I jedna z nich umiera tej nocy z przedawkowania. Dobre pragnienia, zła realizacja. Dobrze jest pragnąć dobrych rzeczy, pragnąć pomyślności. Nasz fragment Biblii, który dzisiaj poznajemy, właśnie o tym mówi. Pokazany jest pewien zbiór ludzi, którzy otrzymali wyjątkowe możliwości. Żydzi, ta nacja, jakie możliwości otrzymali? Czytamy, że zostały im powierzone słowa Boże, czyli wypowiedzi Boga, obietnice, krótkie zdania, pełne treści, rozsiane po całym Starym Testamencie. Bóg składa obietnice, jest gotowy zaangażować się w nasze życie i uczynić je pełnym i szczęśliwym. I śmiem twierdzić, że jest to największe uprzywilejowanie, jakie człowiek może mieć, gdy Bóg obiecuje zaangażować się. Bóg, największa osoba we wszechświecie, dla której nie ma żadnych ograniczeń, ta osoba obiecuje, że jest gotowa zaangażować się, mieć takie możliwości, to być w czepku urodzonym. Żydzi. Ale czy istnieje jeszcze jakaś inna grupa uprzywilejowana co do obietnic Boga? Oczywiście. I jeszcze bardziej niż Żydzi, ci, którzy zaufali Chrystusowi. Zaprosili Go do swojego życia, dali Mu dostęp do swoich serc, zostali nazwani dziećmi Bożymi, razem ze wszystkimi niezwykłymi przywilejami i mają obietnice i Starego, i Nowego Testamentu, całego Bożego Słowa. Takimi niezwykle uprzywilejowanymi ludźmi właśnie my jesteśmy, my wszyscy, którzy zaufaliśmy Chrystusowi. Jesteśmy w czepku urodzeni i to jest o wiele więcej niż być obywatelem jakiegoś najlepszego imperium i nawet zajmować w nim najlepsze miejsce. Ale jak wygląda moje i twoje życie? Jak te możliwości wykorzystujemy? Czym się w rzeczywistości zajmujemy? Co robimy? Może kiedy nas nikt nie widzi, kiedy jesteśmy samymi sobą. Co kupujemy, w cudzysłowie, za te możliwości, jakie mamy? Jak wygląda codzienność naszego życia? To właśnie jest największym dylematem chrześcijan, wyrażonym tu w naszym tekście w wersie trzecim. Czyż ich niewierność miałaby zniweczyć wierność Boga? Taka obawa, czy moja niewierność, czy coś, co jest we mnie, nie zniszczy tej wierności Boga i te wspaniałe obietnice, które Bóg dał, nie spełnią się. I to jest spory dramat, mieć wielkie możliwości, ale nie móc doświadczyć ich spełnienia. Jest to coś bardzo osobistego w życiu każdego chrześcijanina, nasza osobista historia przez życie. Dostałem podobno najlepsze możliwości. Dlaczego tak słabo się realizują? Przyczyna pokazana jest w drugiej części naszego dzisiejszego fragmentu. Popatrzmy. Żadną miarą. Bóg przecież musi okazać się prawdomówny. Każdy zaś człowiek kłamliwy, zgodnie z tym, co napisane. Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach twoich
i odniósł zwycięstwo, kiedy Cię sądzą. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? Wyrażam się po ludzku, żadną miarą, bo w takim razie jakże Bóg sądzić będzie ten świat? W wersie 5 pokazana jest przeszkoda. Przeszkoda dla realizacji Bożych obietnic. Pewna siła, która działa w nas. Przejaw wewnętrznego imperium we mnie, które chce nade mną panować. Ta siła to nieprawość. Czytamy na początku wersu 5. Lecz jeśli nasza nieprawość... Nieprawość. Co to za postawa? To lekceważenie Boga i Jego ustaleń. Postawa lekceważenia wobec Boga. To jest taka postawa, Bóg coś ustalił, taką czy inną normę, ale ja uważam, że to nie jest najlepsza norma. Uderza w to, co mi się podoba, co mi pasuje, czego bym chciał. Bóg coś ustalił, ale ja uważam inaczej. Bóg, Pan Panów, Stwórca Wszech i Naj, jedynie mądry i ja, pyłek we Wszechświecie, ale wiem lepiej. Czy można lepiej opisać tą postawę? Nieprawości, czyli lekceważenia. I to jest pewna siła w nas, wewnętrzne imperium, które rozsiadło się w każdym z nas. Może nie podobają nam się, i na pewno nam się nie podobają, zakusy wielkich imperiów, ale w nas działa jeszcze gorsze i mocno się panoszy. Nieprawość, lekceważenie. A Bóg jak reaguje na to lekceważenie z naszej strony? Druga część wersu 5. Okazuje zagniewanie. I to całkiem zrozumiałe. To tak jak dziecko, które okazuje lekceważenie wobec ojca czy matki. Gdy przekroczy pewne granice, przestaje już być to takie miłe. Jaka jest nasza naturalna reakcja? Właśnie ze względu na lekceważenie. Wzbiera w nas gniew. Czy Bóg może reagować inaczej, gdy Jego stworzenie Go lekceważy i nie ma realizacji obietnic? Figa z makiem. To jest to imperium zła w nas. Nasza natura, stara natura, która lekceważy Boga i ograbia nas z Jego działania. Jakie jest rozwiązanie problemu? Jak obronić się przed imperium w sobie? Pierwszy list Jana Apostoła, pierwszy rozdział, popatrzmy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Potrzebujemy wyznać Bogu naszą nieprawość, że Go lekceważymy. Co On wtedy zrobi? Oczyści nas z nieprawości, z postawy lekceważenia. Wyznać, czyli tak naprawdę chcieć, by Bóg rozwiązał problem. Jedyna sprawa potrzebna, żebyśmy naprawdę chcieli. I to jest jeden z podstawowych mechanizmów w życiu chrześcijanina. Bóg, żeby coś zrobić w naszym sercu, na przykład oczyścić z nieprawości, z naszej strony musi być naprawdę wola, by Bóg to zrobił. Potrzebujemy naprawdę chcieć, bo Bóg stworzył nas z prawem wyboru i nigdy go nie zlekceważy. Potrzebna jest nasza zgoda. Wtedy On to zrobi. Oczyści serce od lekceważenia. Jeżeli wyznamy. Więc co to znaczy wyznać Bogu swój,
swoją niewłaściwą postawę czy czyn, swój grzech. Wyznanie to zgodzenie się z Bogiem co do trzech bardzo prostych rzeczy. Po pierwsze, że ta postawa lub czyn jest zła i zasmuca Boga. Po drugie, zgodzenie się z tym, że Jezus Chrystus zapłacił już karę za ten mój czyn czy postawę, gdy umarł na krzyżu. Po trzecie, zgodzenie się z tym, żeby już więcej tego nie popełniać. Jeżeli jest szczere wyznanie z naszej strony, oznacza ono dla Boga wolną drogę, otwarte drzwi do działania. Udostępniamy Mu nasze serca i On wtedy oczyszcza nas z nieprawości między innymi, z postawy lekceważenia. Wtedy ta blokada, która odcina nas od spełnienia obietnic Boga, zostaje usunięta i Bóg znowu realizuje swoje obietnice. Znowu żyjesz życiem niezwykłym, pełnym mocy Boga. Proste? Jest jednak pewien szkopuł, problem z tym wyznawaniem, ze zgodzeniem się, że właśnie ta dana postawa lub czyn są złe i że nie chce już tego popełniać. Problem polega na tym, że serce człowieka zamiast szczerego wyznania lubi kluczyć, lubi ściemniać, robić uniki. Okazuje się, że to stare imperium we mnie ma swoich agentów. Oto co czytamy o naszych sercach w Księdze Jeremiasza 17. Popatrzmy. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i niepoprawne. Któż je zgłębi? Serce jest najzdradliwsze, najprzewrotniejsze. Lubi stosować uniki. I w dalszej części naszego dzisiejszego fragmentu są pokazane różne uniki, jakie stosuje nasze serce, aby obejść ten element wyznania, zgodzenia się z Bogiem, by tego już nie popełniać. Jest to wewnętrzna walka w nas. A gra idzie o najwyższą stawkę, może źle powiedziałem, o wysoką stawkę. Dlaczego nasza stara natura upiera się przy pewnych rzeczach, przy czymś, co jest złe i zasmuca Boga? Bo te rzeczy były treścią naszego życia. Były pokarmem dla duszy. Na przykład niemoralność, przekroczenie Bożych norm. To był pokarm dla duszy. Albo chciwość. Silna chęć posiadania. Cokolwiek, co było dla nas treścią życia, gra idzie o niebagatelną stawkę, o pokarm dla duszy, o moje szczęście. Bóg chciałby zaspokoić te potrzeby w inny sposób, w sposób święty i oficjalnie się na to zgadzam. Jednak moje serce jeszcze nie ufa na tyle, by porzucić tamte rzeczy. Dlatego szuka wybiegów. Toczy się ukryta walka. Więc niby wyznajemy coś jako grzech, ale gdy przychodzi zgodzić się, by już więcej tego nie popełniać, formalnie się zgadzamy, wypowiadamy formułkę, ale serce robi uniki. Jakie to uniki? W wersie 4 czytamy o Bogu, abyś odniósł zwycięstwo, kiedy cię sądzą. Co człowiek może robić, zamiast dojrzeć przyczynę w sobie? Zamiast odwrócić się od lekceważenia Boga? Zaczyna szukać przyczyny gdzie indziej. Sądzi Boga, a więc oskarża Go o nieprawo, o niewierność. Boże, jakie słabe są te Twoje obietnice. Nie widzę, żebyś je spełniał.
zawiodłem się na tobie. Albo serce szuka przyczyny w tych, którzy te obietnice przynoszą. Oj, chyba źle mi je wyjaśnili. O, Bóg nie działa. Chyba coś nie tak jest z tą wspólnotą, coś nie tak z moim liderem. Ale potrzebujemy rozumieć, że naszemu przewrotnemu sercu nie chodzi o znalezienie odpowiedzi. Ono szuka tylko pretekstu, by powiedzieć, przyczyna jest poza mną. Jaka jest odpowiedź na takie podejście? Na szukanie przyczyny poza sobą. Wers 4. Człowiek jest kłamliwy. Lubi kręcić. Obwiniać wszystkich, zamiast zobaczyć przyczynę w sobie. Ale to znalezienie niby winnych nie rozwiąże problemu. Nie uczyni ciebie szczęśliwym, bo działasz przeciwko samemu sobie. Bóg wyjdzie ostatecznie zwycięsko z każdej rozprawy, jak czytamy. Jego obietnice są pewne. Jeżeli nie są spełniane, nie realizują się w moim życiu, to przyczyna jest zawsze we mnie. Moje serce jest przewrotne. Lubi kluczyć. Lubi unikać tej decyzji, by tego grzechu już więcej nie popełniać. I dobrze jest znać sztuczki swojego serca i właściwie zinterpretować własne myśli. Gdy pojawi się myśl, coś jest nie tak z tymi Bożymi obietnicami, to mogę rozumieć. Aha, moje kochane serduszko szuka wybiegów. To jest najprostsza i najbardziej prymitywna wymówka, by nie poddać Bogu swojego serca, szukanie winnych. Ale są bardziej wyrafinowane sposoby, metody na robienie uników. Agenci imperium we mnie są bardzo sprytni. Jeszcze raz wers 5. Lecz jeśli nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy okazuje zagniewanie? Powiedzmy, że Duch Święty uświadomił komuś z nas nieprawość. I ten ktoś już wie, że to, co robi, jest złe. Jak reaguje? Mówi sobie: tak, jestem nieprawy. Jestem grzeszny. Bije się w piersi. O, jaki jestem grzeszny. Jak czuję się grzeszny. Człowiek poczuł się bardzo grzeszny, pokutował, leżał całą noc na zimnej podłodze. Myślał, że rozwiązał problem. Ale dalej nie widać, żeby Bóg spełniał obietnicę. Boże, dalej nie widzę, żebyś działał. Przecież wyznałem swój grzech. Czyżby? No jak to? Przecież poczułem się taki grzeszny. To pięknie, ale czy naprawdę nie chcesz już robić tego grzechu, popełniać? Czy widzimy, jakie uniki potrafi stosować nasze serce, byle tylko nie porzucić tego czegoś, co jest złe? A jednak w tym jest treść naszego życia i kurczowo się tego trzymamy. Serce znajduje kolejny sposób, by tak bardzo poczuć się grzesznym. To przypomina trochę kabaret. W czasach radzieckiej dominacji w naszym bloku wschodnim. Dlaczego imperium dopuszczało kabarety, które obnażały prawdę? Czy dlatego, że to imperium tak kochało demokrację i prawdę? Dlaczego w komunistycznej Polsce były możliwe kabarety? Czy panowie Pietrzak, Smoleń, Laskowik
nadwątlili komunizm w Polsce? Może tak myśleli? Ale imperium dopuszcza kabaret na swój temat z pewnego konkretnego powodu, ponieważ to sprawia wrażenie demokracji i ludzie mają możliwość ujścia, upuszczenia swojego gniewu na rządzących w ten sposób. Imperium i tak nie zamierza się zmienić, wręcz przeciwnie. Podobnie na pytanie, czy człowiek rozwiązał problem, jego serce przewrotne odpowiada: przecież zgodziłem się z tym, że jestem grzeszny. Wyznaję to, że jestem wielkim grzesznikiem. O, jak wielkim jestem grzesznikiem. Jednak wyznanie to coś więcej. Zgodzenie się z Bogiem, by tego więcej nie popełniać. A więc nasze serca mają swoje przewrotne sposoby, a później człowiek się dziwi, że Bóg nie spełnia obietnic. Ale na Bogu takie wyznania nie robią wrażenia, bo to jest nadal lekceważenie Go. A On nie pozwoli sobie na żadne lekceważenie, na żadne odstępstwo od okazania gniewu. Zresztą tutaj w 6 wersie czytamy, bo w takim razie jak Bóg ma sądzić ten świat? Gdyby Bóg robił odstępstwa, to no właśnie, jakby mógł sądzić? Każdy by się domagał odstępstwa. Nie ma opcji. Każde lekceważenie z naszej strony zawsze wywołał Boga gniew. Dlatego potrzebne jest prawdziwe wyznanie. Zgodzenie się, by więcej nie popełniać. I dobrze jest być świadomym sztuczek własnego serca, które jest przewrotne, które stosuje uniki. Ale to imperium w nas ma jeszcze inne, jeszcze bardziej wyrafinowane sposoby i przeczytajmy o nich w ostatniej trzeciej części dzisiejszego fragmentu. Ale jeżeli przez moje kłamstwo prawda Boża tym więcej się uwydatnia ku Jego chwale, jakim prawem jeszcze i ja mam być sądzony jako grzesznik? I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro? Jak nas niektórzy oczerniają i jak nam zarzucają, że tak mówimy. Takich czeka sprawiedliwa kara. Rozumiemy już od razu ten unik, prawda? Duch Święty uświadamia mi na przykład jakieś kłamstwo. O tak, Boże, zgadzam się. Jestem kłamcą. Jestem strasznym kłamcą, wręcz krętaczem. Na tle Twojej świętości, Boże, Twojej prawdomówności czuję się wielkim kłamcą. Wyznaję to Tobie. Więc dlaczego się gniewasz i dalej nie realizujesz swoich obietnic? Zrobiłem co trzeba, poczułem się kłamcą. Dzięki temu na tle mojego kłamstwa widać, Boże, przecież Twoją prawdomówność ku Twojej chwale. Cieszę się, że to coś we mnie chociaż na coś się przyda, żeby przynieść to Tobie chwałę. Co Bóg odpowiada na to? Oczywiście słowami Pawła. To dobrze, że poczułeś się grzeszny i chcesz, bym był otoczony chwałą, ale wiesz, dlaczego czujesz się teraz tak wielkim grzesznikiem? Bo twoje serce robi unik. Chce zasłonić przez to fakt, że jeszcze nie uznałeś, by więcej tego nie popełniać. Wyznanie to coś więcej. Po prostu zgódź się, by więcej tego nie popełniać. Jeszcze został nam jeden najbardziej wyrafinowany sposób agentów mocarstwa w nas. Wers 8 jeszcze raz przeczytajmy. I czyż to znaczy, iż mamy czynić zło, aby stąd wynikło dobro, jak nas niektórzy oczerniają, jak nam zarzucają, że tak mówimy. Boże, wyznaję Tobie, że to, co robię, jest złe i zasmuca Ciebie,
Ale dziękuję Ci, że jesteś dobrym Bogiem, pełnym łaski. Słyszałem, że Twoja łaska jest zawsze większa niż mój grzech. Im więcej zgrzeszę, tym więcej okażesz łaski. Więc im więcej tych złych rzeczy, tym więcej wyjdzie dobrego. Serce właśnie zastosowało kolejną wymówkę, by nie porzucić danego grzechu. Wymówka brzmi: no przecież nauczający Bożego Słowa na wykładzie powiedział, że im więcej zła, no to tym więcej Bóg okaże dobra. To jest prawda. Bo jak dojdziemy do 5 rozdziału listu do Rzymian, popatrzmy, co mówi 20 wers. Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. To prawda, im więcej zgrzeszymy, tym więcej Bóg okaże łaski. Od chwili, kiedy Chrystus w nas zamieszkał, nie jesteśmy w stanie prześcignąć łaski Boga naszym grzechem. Nie jesteśmy w stanie popełnić takiego grzechu, którego Bóg by nam nie przebaczył, ale wykorzystywać to, by usprawiedliwić swoje jeszcze trwanie w grzechu, właśnie pomyśleć, a Bóg i tak mi wybaczy, to jest najwyższa perfidia, ale prawda o nas jest taka, że nasze serca nie cofną się przed zastosowaniem tego wybiegu. Dobrze jest znać te perfidne wybiegi i nie dać się nabrać. Bo jeżeli tak zrobimy, jeżeli wykorzystamy jako wymówkę, to takich, jak czytamy, czeka sprawiedliwa kara, nie będzie spełnienia obietnic, zamiast tego będzie rózga. Co więc warto z tym wszystkim zrobić? Z tą siłą, która jest w nas i która działa przeciwko nam. Gdy nam się wydaje, że wyznaliśmy Bogu grzech, ale Duch Święty podpowiada, czyżby? Co z tym wszystkim zrobić? I można by to zastosowanie podsumować takim zdaniem: zrób sobie kabaret z kabaretu. To znaczy, pośmiej się trochę z tych twoich niby dobrych odruchów serca. Bądź podejrzliwy wobec tych dobrych chęci, które z ciebie wypływają, wiedząc, że serce ma tą skłonność do kluczenia, robienia uników. Dlatego potrzebujemy patrzeć sceptycznie na te niby dobre pragnienia w sobie, gdy mówimy Bogu: Boże, Ty widzisz, jak bardzo już nie chcę tego grzechu popełniać. On mnie tam trzyma w niewoli, ale zobacz, Boże, tak bardzo już nie chcę. Możemy wtedy pośmiać się trochę z siebie. Boże, właśnie powiedziałem Tobie, że już nie chcę tego grzechu popełniać, ale Ty wiesz, ile warte jest takie wyznanie. Śmiechu warte, że niby chcę już tego grzechu nie popełniać. Koń by się uśmiał. Ty znasz przewrotność mojego serca. Ty masz moje serce jak na dłoni. Niby nie chcę na przykład patrzeć z pożądliwością. Koń by się uśmiał. Boże, zrób coś z tym. Tylko Ty możesz zmienić moje serce. Doprowadzić mnie do prawdziwego wyznania. Spraw, bym chciał chcieć. Bo jestem bezradny wobec mojego lekceważenia. Wiem, ile warte są moje postanowienia, że nie chcę popełniać tego grzechu. Ale ufam Tobie, że Ty możesz to zmienić. I ufam, że to zrobisz. I pewnego pięknego dnia naprawdę z mojego serca to popłynie. To prawdziwe wyznanie, że naprawdę nie chcę tego popełniać. I będzie to początek doświadczania wolności. Już się cieszę,
na to Twoje uświęcające działanie. Chociaż, czy naprawdę się cieszę? Ty znasz moje przewrotne serce, jak lubi ściemniać. Taka jest ta nasza natura, takie jest to imperium. Więc pozwólcie, że teraz pomodlę się o to, by Bóg usuwał przeszkody, by mógł spełniać w nas swoje obietnice. Ojcze, dziękuję Ci za to, że moje serce jest u Ciebie jak na dłoni. Ty widzisz je, wszystko co w nim jest. Ja go nie widzę. Mnie się wydaje, że coś dobrze chcę, ale Ty znasz zakamarki mojego serca. Dziękuję Ci, że od czasu do czasu to pokazujesz, trochę zaskakujesz tym, co w tym sercu się znajduje. I czynisz, pokazujesz to po to, bym mógł to wyznać, bym mógł zapragnąć, byś Ty to zmienił. Proszę, aby właśnie te proste prawdy, które objawiasz nam przez list do Rzymian i jeszcze będziesz objawiał, by rzeczywiście doprowadziły każdego z nas do prawdziwego wyznania, do wolności, abyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę cieszą się wolnością, a nie tylko dobrymi chęciami, dobrymi obietnicami. Dziękuję Ci, że pokazujesz prawdę o nas, o naszej naturze, ale pokazujesz to po to, byśmy mogli doświadczyć zwycięstwa, doświadczyć Twojej mocy. Dziękuję Ci za wspaniałe obietnice, które sprawiają, że jesteśmy najbardziej uprzywilejowanymi ludźmi pod słońcem. Ty obiecałeś tak wiele wspaniałych rzeczy. Ojcze, szkoda, gdyby Twoje obietnice nie miały się realizować. Dlatego ufam Tobie, ufam, że będziesz działał w naszych sercach, że użyjesz tych słów, które dzisiaj poznawaliśmy, by prowadzić nas do prawdziwej wolności. Ponaigrywajmy się trochę z tych naszych dobrych postanowień, dobrych odruchów serca, z naszego wyznawania, rozumiejąc, że tylko kiedy Bóg dotknie naszych serc, zostaną one naprawdę uleczone z lekceważenia. I doświadczymy wtedy rzeczywiście wolności tak wielkiej, że wszelkie tęsknoty za miejscami na świecie utożsamianymi dzisiaj z wolnością, ten wolny świat, no to wszystko zblednie, bo będziemy rozumieli, że największe imperium jest w nas i dopiero gdy zaufamy Chrystusowi, naprawdę sobie z Nim poradzimy i będziemy naprawdę wolni, szczęśliwi, niezależnie od miejsca, w którym będziemy. Bóg będzie działał w naszym życiu, bo jesteśmy w czepku urodzeni.